Oto nadszedł wielki historyczny dzień dla Chorwacji. Dzisiaj, czyli 26 lipca 2022 roku, otwiera się most Pelješac. Jest to historyczna chwila zarówno dla turystów, jak i lokalnych mieszkańców. Zobaczcie z nami, jak Chorwaci to świętują, jak się cieszą i jak wygląda otwarcie tak wielkiego projektu. Pelješki most to największy infrastrukturalny projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Chorwacji. Łączna wartość tego projektu to 420 milionów euro, a kwota dofinansowania to 357 milionów euro. Co za kwota, co za inwestycja. Popatrzcie, jakie to jest wielkie, takie potężne, imponujące. Naprawdę, trzeba tu przyjechać zobaczyć. Długość mostu to 2440 metrów, co klasyfikuje go najdłuższym mostem w Chorwacji. Ma około 23 metrów szerokości, a jego wysokość to 55 metrów. Plan budowy mostu po raz pierwszy został oficjalnie przedstawiony w 2005 roku. Dwa lata później inwestycja ruszyła. Prace toczyły się jednak powoli ze względu na stanowczy sprzeciw Bośni i Hercegowiny oraz kryzys finansowy. Na ten dzień czekało tysiące, jak nie miliony turystów i lokalnych osób. Po ponad 300 latach Chorwacja znowu staje się połączona, znowu staje się tak naprawdę jednym krajem. Co to oznacza dla turystów? Przede wszystkim szybsze dotarcie do Dubrovnika, na półwysep Pelješac, na wyspę Korčula i bez kontroli przejazdu przez Bośnię i Hercegowinę, bez potrzeby pływania promem, bez płacenia za prom, także zdecydowanie wielkie ułatwienie dla Was, dla turystów, a dla lokalnych ludzi jest to przede wszystkim rozwój, jest to przyłączenie przysłowiowe, przyłączenie do świata, do lądu. Oni będą mogli teraz rozwijać bardziej turystykę, będą mogli dojeżdżać do szkół. Na przykład wiele lokalnych osób mówi, że jest to wielki potencjał dla dzieci, że będą mogły dojeżdżać do średnich szkół, do miejscowości Metkowicz i nie będą musiały nocować w internetach w Dubrovniku, ponieważ Dubrovnik jest stąd dość daleko i wszystkie dzieci ze szkoły średniej z Pelješaca musiały już tak naprawdę radzić sobie same. Już niejednokrotnie nam to rodzice opowiadali, tych dzieci oczywiście, że ich dzieci muszą wyjeżdżać już mając lat 14-15 i radzić sobie same w Dubrovniku. Więc naprawdę jest to dla nich wielki dzień, długo wyczekiwany, cały dzień. Czuję się tą atmosferę tego takiego pobudzenia. Ludzie się bardzo cieszą, czekają na oficjalne otwarcie, które już będzie tak naprawdę o północy, czyli o 27 lipca będziecie mogli przejechać mostem i podziwiać te niesamowite widoki, tą inwestycję i poczuć, jak tutaj naprawdę to się zmieniło, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. Chciałabym powiedzieć, że nas nie wpuścili, więc oglądamy na telefonie i oglądamy na żywo most, a tam z lewej naszej strony dzieje się to, gdzie tam są wszystkie VIP-y. Ale jeszcze już zauważyłam, że na Instagramie pytacie, ponieważ zadaliśmy relację, że tutaj jesteśmy, czy most będzie, za przejazd mostem trzeba będzie płacić i nie, most jest bezpłatny, więc jeżeli chcecie przejeżdżać, to nie szykujcie gotówki albo nie szukajcie informacji na temat przejazdu, na temat kosztu, bo jest on bezpłatny. Że nie, to się obraca, tak?
Rimac Nevera to elektryczne auto produkowane w Chorwacji. I to właśnie ono jako pierwsze przejechało po moście Pelješac podczas wybuchu fajerwerków. Jej! Otwarty! Brawo! Hej! No i stało się, Pelješki most otwarty, oficjalne otwarcie się zakończyło za godzinkę, czyli o północy 27 lipca most zostanie otwarty dla publiczności, dla Was, dla wszystkich. Ja już jestem pod takimi emocjami, jest tutaj tyle ludzi, wszyscy na nas patrzą, że już nie wiem co mówię, ale naprawdę było przepięknie, było warto przyjechać i cóż, korzystajcie z mostu i piszcie nam swoje wrażenia. No i dzień kolejny, właśnie jesteśmy przed przejazdem, nasz pierwszy przejazd przez Pelješki most. Tutaj na dole byliśmy wczoraj, nie wiem czy to widać tam plażę, za nami most, a tutaj jest taki zajazd od Morište po chorwacku, gdzie były całe te oficjalne imprezy i właśnie tutaj nas nie wpuszczono.